Witam Was serdecznie. W filmie tym chciałem Wam zaprezentować sposób, w jaki przywrócić Samsunga Galaxy S5 do ustawień fabrycznych. Kiedy stosujemy tą opcję? Ano wtedy, kiedy na przykład zainstalujemy bardzo dużo aplikacji, jakichś niecertyfikowanych, jakichś dużo gier, reklam wejdzie nam do telefonu, ewentualnie jakiś wirus i inne jakieś nieprzewidziane działanie w smartfonie nastąpi. Będzie chodził wolniej, czyli na pewno nie jest to kwestia pierwszych tygodni pracy z telefonem Samsung Galaxy S4, który nie dość, że jest bardzo szybki, to i wyposażony w sporą ilość pamięci RAM, ale jeżeli nastąpi sytuacja, że nasz smartfon po prostu zwolni, nie będzie chodził zbyt dobrze, najlepszą opcją jest jednak moim zdaniem po prostu przywrócić smartfon do ustawień fabrycznych, wszystko będzie chodzić maksymalnie szybko, a my już na pewno nie będziemy instalować tych aplikacji, które instalowaliśmy na początku, które po prostu chcieliśmy przetestować, a będziemy sobie instalować już tylko te, które mamy sprawdzone i wiemy, że nie powodują żadnych problemów. Aby dokonać przywrócenia ustawień fabrycznych, czyli defaultowych, czyli taki restore, wystarczy uruchomić smartfona, przesunąć, oczywiście przejść do głównego ekranu, przejść do paska powiadomień, kliknąć menu u góry, zejść do zakładki użytkownik i backup i w backupie sobie uruchamiam backup i zerowanie. Mamy tutaj opcję utworzenia kopii zapasowych danych i tak dalej. Mnie to akurat nie interesuje. Tak więc ustawienia fabryczne wykonujemy klikając tutaj. Wszystkie dane z pamięci urządzenia, w tym konto Google, dane systemu, zostaną usunięte. W takim wypadku klikamy sobie reset urządzenia. Upewniamy się, czy na pewno chcemy dokonać tego resetu i klikamy oczywiście guzik usuń wszystko. W tym momencie odkładamy nasz smartfon i cierpliwie czekamy na wykonanie backupu. U góry pisze przywracanie. Bardzo istotne podczas przywracania systemu i żeby można było to zrobić, jest minimum 50% naładowania baterii. Ale oczywiście zalecane jest, żeby naładować do końca baterię i dopiero wtedy zrobić przywracanie systemu. Warto zapamiętać, żeby przed resetowaniem ustawień w smartfonie zapamiętać sobie przejrzeć aplikacje wszystkie, które mamy zainstalowane. Być może w jakiejś aplikacji są przechowywane jakieś dane, które mogą być potem problematyczne do przywrócenia. Na przykład hasło do sieci Wi-Fi zostanie zlikwidowane, więc będziemy musieli znowu pozyskać hasło, żeby zalogować się do sieci Wi-Fi. Tak więc spiszmy sobie najpierw sieć, ustawienie sieci bezprzewodowej, jeżeli jest to nam konieczne. Jeżeli w jakimś programie mamy zaszyte jakieś dane, które są nam potrzebne, notatki i tak dalej, też zróbmy sobie taki spis tych rzeczy, które są niezbędne. Przemyślmy wszystko, zanim zrobimy przywracanie naszego smartfona, żeby nie zdarzyła się sytuacja taka, że o kurczę, usunęły nam się zdjęcia, usunęły nam się istotne jakieś filmy, no i potem jest tylko żałowanie. Tak więc najpierw zróbmy sobie rachunek sumienia, co powinniśmy zachować. Zachowajmy na komputerze, zróbmy sobie kopię, a dopiero potem zajmijmy się restartem ustawień. Ok, jak widzieliście, przywrócenie zostało dokonane, trwało to około minuty, półtorej. Oczywiście na początku zawsze wybieramy sobie język, włóż kartę, ja tu akurat karty nie mam, od operatora.
Wi-Fi oczywiście wyszukuje i nam zaleca, żeby od razu podłączyć. Ja teraz akurat nie będę się podłączał, więc lecimy dalej. Automatycznie tak, zgadza się. Trzeba zaakceptować przynajmniej ten u góry EULA i zgodzić się lub zrezygnować na udostępnianie danych diagnostycznych i danych o wykorzystaniu Samsunga Galaxy S5. Można zrezygnować, ale jak ktoś chce, żeby unowocześniali i tak dalej smartfona, można wtedy zdecydować się na tak i nie widzę problemu. Masz konto Google'a, jeżeli macie oczywiście konto Google'a, wpiszcie swój login i hasło, załóżcie w smartfonie, a wszystkie usługi będą świetnie współpracowały, bo jak dobrze wiecie, system Google Android, na którym jest postawiony smartfon, jest to produkt Google'a, tak więc wszystko pracuje w świetnej symbiozie, gdy mamy skonfigurowane konto Google'a w naszym smartfonie. Kolejna kwestia jest taka, że akurat teraz nie będę tego robił. Przejdźmy dalej. Dołącz do Google'a, czyli można sobie konto założyć, jeżeli takiego jeszcze nie posiadasz, ale też teraz nie chcę tego dokonywać. Google i twoja lokalizacja. Ok, zgódźmy się, żeby sobie tam pobierał do swoich aplikacji lokalizację GPS. I tutaj oczywiście właścicielem telefonu jest, czyli wpisujemy sobie jakieś imię, nazwisko, czyli właściciela. Tutaj mamy oczywiście klawiaturę. To tam wpisujemy, co sobie chcemy. Na przykład o, ciach. I lećmy sobie dalej. Samsung account. Tutaj też konto samsungowe sobie zakładamy, jeżeli oczywiście chcemy. Będzie nam potrzebne do backupów, jeżeli chcemy skorzystać lub dodatkowych aplikacji w Samsung Apps. Zalecam sobie utworzyć konto, jeżeli nie macie, albo jeżeli macie, oczywiście zalogować się. Ja pominę. Dropboxa, jeżeli chcecie używać, to oczywiście utwórzcie sobie konto, będziecie mogli przesyłać do chmury, czyli do wirtualnego dysku w internecie, swoje zdjęcia, filmy. Działa to fajnie, ale przy założeniu, że mamy szybki internet w domu. Jak widzieliście, telefon od razu informuje nas, żebyśmy dokładnie zamknęli tylną pokrywę. Wszystko w związku z tym, że obudowa jest wodoszczelna, a tutaj od wewnętrznej strony mamy taki silikon, który musi porządnie dologać. Dlatego wszystkie zaczepy w obudowie muszą być dokładnie dociśnięte. Dlatego dokładnie zawsze dociskamy wszystkie plastiki, wszystkie całą budowę w każdym miejscu, tak żeby to wszystko było w pełni szczelne. I już przywrócony mamy smartfon do ustawień fabrycznych, tak jakbyśmy go po prostu kupili ze sklepu. Czy coś jeszcze? Chyba tyle. Myślę, że tutaj nie ma co cudować. Trzymajcie się, jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, zapytania, obiekcje i tak dalej, piszcie w komentarzach, postaramy się to wyjaśnić, ewentualnie ktoś inny, kto ma większe doświadczenie z widzów, na pewno odpowie i po prostu będzie wszystko wiadome. Trzymajcie się, pozdrawiam.